Cześć, tu Kwiatek, tu Strzelnica TV. Posłuchajcie mnie, mam dla Was bardzo ważny komunikat. Otóż to, co za chwilkę zobaczycie, to będzie Strzelnica News przez najbliższe miesiące, do na pewno początku lutego. Wyłączyłem Strzelnica News z kolejnych premier i odcinków po to, żeby były mniej narażone na ewentualne bany. Także Strzelnica News od dzisiaj będzie ukazywała się w każdy piątek tygodnia i tutaj znajdziecie newsy dotyczące moich sponsorów. Dlaczego jest to dla mnie ważne, żebyście po prostu poświęcili temu czas? Dlatego, że dzięki sponsorom mogę prowadzić swoją firmę, mogę nagrywać więcej materiałów, mam ogromną swobodę, ogromną niezależność, po prostu nie muszę pracować gdzie indziej, poświęcać swojego czasu kosztem na przykład Strzelnicy TV. Także Strzelnica TV, tak jak Wam wielokrotnie powtarzałem, dzięki sponsorom oraz patronom, jest moim zawodem. Dlatego mówię, Strzelnica News jest dla mnie bardzo ważnym elementem mojej działalności, ponieważ to pozwala moim sponsorom nam pochwalić się, co mają, tak i tak dalej. Na dobry początek chciałem Was poinformować, że wszedłem w kooperatywę z Hold My Mag. To jest firma, która produkuje magnesy do uchwyty magnetyczne do szaf pancernych, które uwalniają miejsca do tej pory dla Was jak gdyby niedostępne. Zrobiliśmy taką specjalną serię, szafa kwiatka, która jest dostępna już pod linkiem holdmymag.com. Tam możecie kupić ją w bardzo Black Weekowej cenie. W ogóle to całe Strzelnica News będzie mocno Black Weekowa, także posłuchajcie, bo będzie bardzo dużo różnych fajnych informacji i rabatów. I teraz dla tych wszystkich, którzy zainteresują się tym produktem, przygotowałem fajną nagrodę. To jest, zobaczcie, taki bogaty zestaw zawierający wszystkie na razie długości tych chwytaków oraz oraz uchwyty na magazynki do Glocka. Także to jest Glockowy zestaw. I on będzie do wygrania pod koniec tych Strzelnica News. Powiem Wam, co zrobić, żeby go wygrać. No to mam nadzieję, że Was zachęciłem do obejrzenia tych newsów. One będą też w troszkę innej formie, będą takie bogatsze, takie naprawdę zawierające bardzo dużo informacji, nie tylko czasem lakoniczne, że gdzieś tam jest jakaś promocja, tak? Natomiast też na pewno zwrócicie uwagę, że w tych Strzelnica News bardzo rzadko będę używał słowa na B, tak? Ani nie będę podawał cen, tak? Ponieważ to powoduje, że automatycznie taki film może zostać zblokowany. Także na razie testujemy, sprawdzamy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że moi sponsorzy będą zadowoleni i że Wam również ta forma po prostu się będzie podobała, ponieważ tu będziecie mieli zawsze najświeższe newsy dotyczące różnych promocji i cen oraz po prostu jakieś tam aktywności moich sponsorów. Zapraszam Państwa do oglądania. A pierwszego newsa zaczniemy od RP Arms, które posiada dwa sklepy w Aleksandrowie Łódzkim i w Poznaniu. Co ważne, sprowadzili teraz amunicję Selyer Belo, która jest naprawdę w mega cenach, co zresztą widzicie na grafice. Muszę przyznać, że ta belotka właściwie zaczyna być tania jak amunicja reelaborowana, czyli taka, którą pozyskujemy tam ze zużytych łusek. No muszę przyznać, że jak tak dalej pójdzie, to no, mnie się to bardzo podoba. Oczywiście też macie w bardzo dobrych cenach amunicję śrutową i slagi, bo slagi zostały zrobione specjalnie z pionkami dla RP Arms, także tylko u nich jest ta amunicja i tylko u nich w takiej cenie. Także dobre informacje dla tych, którzy chcą mieć swojego pierwszego Rugera. Przyszła ostatnio gruba dostawa, z tym, że pamiętajcie, że te dostawy się naprawdę mega szybko rozchodzą. W ogóle narzędzia na B bardzo szybko się sprzedają. Natomiast gdybyście przegapili, tak, swoją jakąś tam ukochaną B i w ogóle i chcielibyście ją mieć, no to poczekajcie na kolejną dostawę, bo dobra informacja jest taka, że kolejna będzie już w połowie grudnia, także akurat przed gwiazdką będzie można sobie zrobić prezent. No i pamiętajcie, że macie dwie lokalizacje, do których możecie pojechać, do Poznania i do Aleksandra Wałuckiego, albo po prostu skorzystać z tak zwanej on tour, tak, czyli po prostu objazdówkę RP Arms, gdzie też można po prostu robić sobie zakupy i zamawiać przez adres mailowy. Zapraszam. Mam dla Was dobre informacje odnośnie Black Week ze sklepu Salon Broni. To jest ten sklep na Bemowie, koło szkoły. Od 25 listopada do 30 lub do wyczerpania zapasów będziecie mieli naprawdę mega promocje na następujące marki. Adams Arms, Stag Arms, Ria, HK, Zig Sauer, Walter, PWS, IV, Daniel Defense, Beretta i CZK. Właściwie tylko chyba Glocka zabrakło. Także praktycznie na całą ofertę w Salonie Broni macie mega rabaty. Przypomnę, od 25 do 30 listopada wpadajcie zatem do nich, żeby wszystko obejrzeć, sprawdzić i samemu się przekonać.
A teraz zapraszam Was do sklepu Guns Concept, którego zresztą miałem przyjemność otworzyć, nakleić tam swoją naklejkę. Ważna informacja jest taka, że u nich ten Black Week zaczyna się już jutro, czyli w najbliższą sobotę. A że pracują jeszcze też w niedzielę, więc macie naprawdę mnóstwo dni na to, żeby po prostu wszystko dokładnie obejrzeć, sprawdzić i się zaopatrzyć. Cześć, witajcie, przyjechałem do Warszawy, do sklepu Guns Concept, który przygotował dla Was naprawdę bardzo mnóstwo ciekawych rzeczy z okazji rozpoczynającego się jutro Black Week. Cześć, witam Cię bardzo gorąco, strzałeczka. Jak tam leci interes? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Szczególnie po Twojej ostatniej wizycie. No dobra, super. Do góry wszystko. Cieszę się bardzo. Witam serdecznie wszystkich. Przygotowaliśmy z okazji Black Week super fajne promocje. Codziennie będzie coś nowego, ale o wszystkim Wam opowiem. Michał tutaj, tak, co żeśmy przygotowali. Już wszystko wiem, no to chodźcie, Wam opowiem i pokażę, co będziecie mogli naprawdę w bardzo dobrych cenach. Karabiny Outer Wild dostępne na razie tylko w tym sklepie w Warszawie. Ja Wam je już niedługo, dosłownie za 2-3 dni pokażę. Także strzelałem już z nich. Natomiast skoro to Black Week, no to... No wiecie, co się dzieje w Black Week. Na razie będę mówił troszeczkę dziwnie, ponieważ wiecie, Facebook i YouTube po prostu jak gdyby banują wszelkie ceny i tak dalej, więc po prostu nie będę o tym mówił, natomiast wszystkiego na pewno dowiecie się w momencie, kiedy przyjdziecie tu do sklepu. Ale o tym mogę powiedzieć, bo to jest latarka, więc to nie jest broń. I zaraz, słuchajcie, z tą latareczką związane będzie tutaj naprawdę bardzo fajna promka, o której Wam za chwilę opowiem. No nie da się ukryć, że wybór pistoletów Guns Concept jest naprawdę spory. Co ciekawe, w czasie Black Week do pistoletów będą dodawane takie latarki. Do każdego z tych pistoletów dostaniecie po prostu taką latarkę Next Torch. Budżetowy plastikowy bezkurkowiec dostępny jest właśnie w Guns Concept. Co ciekawe, będzie można go obejrzeć z różnymi rabatami, także wpadajcie oczywiście, bo tutaj codziennie będą się działy różne rabaty. Natomiast taką ciekawostkę Wam chciałem pokazać. Zobaczcie, mamy wersję piaskową, która wygląda trochę jak zabawkowa. Mamy wersję od razu z kolimatorem i z latarą, ale też dla tradycjonalistów mamy wersję czarną z bezpiecznikiem albo bez bezpiecznika. Wtedy to taki, nazwijmy to, Gloczysław będzie. Także po prostu wpadajcie do Guns Concept, pooglądać sobie fajną broń. I oczywiście, jak to w Black Week, no wiecie, co się dzieje po prostu w Black Week. Do zobaczenia. Sklep Guns Concept otwarty jest także w niedzielę, także zapraszamy Was przez cały weekend. No i najważniejsze jest to, że link do sklepu ja nie mogę wrzucić, ale wrzuci sklep. Dobra, w komentarzu. No, to do zobaczenia. I jeszcze na koniec od Guns Concept taki newsik dosłownie z ostatniej chwili. Otóż będą mieli Daniel Defense Mark 7. Mark 7 to są takie Daniele, które są troszkę lżejsze, tak? One są bardziej sportowe niż bojowe. I do tych karabinów będą dodawane przy zakupie w zupełnym gratisie celowniki AOTK, te kultowe, holograficzne celowniki. Także po prostu kupujesz Mark 7 i dostajesz po prostu od razu na górę nowiutkiego AOTK, który, przypomnę, taki AOTK kosztuje w granicach 4-4,5 tysiąca złotych, także zostaje Wam to w kieszeni na szkolenia i amunicję. Wpadajcie zatem do Guns Concept do Warszawy. A to, co teraz widzicie, to jest najnowsza dostawa do Garanda, który handluje oczywiście strzelbami Hunt Group. Ja już Wam wielokrotnie te strzelby pokazywałem, także zapraszam Was do obejrzenia archiwalnych odcinków. Tym razem po prostu przyszła taka naprawdę mega dostawa. To są bardzo tanie, bardzo dobrze poskładane po prostu strzelby, które, umówmy się, nie będą służyły Wam do końca życia, ale po prostu dadzą Wam radochę i spełnienie. Zapraszam zatem do Garanda. No i słuchajcie, szykują się urodziny. Trzecie urodziny sklepu Militaria Tylice. Ja chyba z tego, co wiem, brałem udział we wszystkich urodzinach i oczywiście w trzecich urodzinach też wezmę udział. Zapraszam Was bardzo gorąco, bo będzie tak. Przygotowane będą naprawdę mega ceny na B i A, tak? Czyli umówmy się. No wiecie, co, jakie słowo jest na B, tak? No na pewno nie bratki, tak? Tylko to będzie tak. Czyli będziecie mieli naprawdę na 223 REM, na 9 super ceny i oczywiście na modele właśnie typu AR-15 i różne inne. Naprawdę przygotują grube rabaty. Także słuchajcie, ustawiacie się w kolejce od rana, bo wiadomo, to będzie ograniczone co do ilości tych mocno obniżonych cenowo rzeczy. Będzie oczywiście grill z kurczakiem, z kiełbasą, z gulaszem, z
napojami różnymi i tak dalej. Będzie muzyka na żywo. No oczywiście ja przyjadę zrobić relacje. Będzie też uczestniczył w imprezie Motyl, z którym miałem już okazję się szkolić. Z tego co pamiętam, to no, z Motylem można po prostu o wojsku i o gromie gadać po prostu godzinami. Także zapraszam Was serdecznie. To jest bardzo otwarty facet, który z chęcią z Wami pogada i poopowiada. No i słuchajcie, jakie firmy będą uczestniczyły w tych urodzinach? To na pewno będzie Kaliber, który oczywiście przywiezie Glocka, Beretę, Taurusa, Tikę. Chłopcy z Kalibra będą obecni na miejscu i pomogą w sprzedaży, podobnie jak w ubiegłym roku, także to było bardzo fajne. Będzie Magnum, czyli oczywiście Dzianik, Kanik, tak? Czyli Paweł przyjedzie do Was radiowozem, wyłoży wszystkie dzienniki, będzie można o nich też oczywiście poopowiadać. Wszystkie modele będzie można zobaczyć na miejscu, no i oczywiście też, też pogadać sobie. Będzie Hubertus Pro, czyli to, co było na imprezach, pamiętacie, czy było LFH, Tire, Firefield, no i oczywiście special ceny będą. Będzie również Buos, czyli Daniel Defense Aero Precision, specjalne ceny i oczywiście korzystne dodatki, bo teraz ostatnio widziałem, że Buos dodaje różne rzeczy do różnych gratów. To jest bardzo fajne. Patrzcie Guns Concept, który będzie właśnie miał Daniel Defense z EOTech-iem, tak? Będzie również Entire M, czyli oczywiście Helicon i Direct Action, specjalne ceny i nagrody w konkursach. Magum, czyli specjalne ceny na markę Pinewood, którą oczywiście ostatnio noszę, mocno bardzo promuję, bo jest naprawdę bardzo fajna. Nie jest tanio, ale jest naprawdę kozacko. Będzie też Incorsa z GPO Benelli, oczywiście specjalne ceny. Będzie Garba, czy zniżka na pokrowce do broni. Będzie KTJ, dystrybucja Brunoxa, dodatki do zakupów środków czyszczących i tak dalej. Będzie Protech, czyli dystrybucja środków czyszczących do broni, dodatki do zakupów i zniżki w dniu urodzin tylko. Będzie Hikimikro, czyli termowizja, noktowizja i oczywiście specjalne ceny i testy. DMA Ammunition, czyli elaborowana w specjalnych cenach tylko w dniu urodzin. Zapraszam Was zatem na urodziny Militaria Tylice, wszystko w Kurzętniku, na terenie sklepu. Pamiętajcie, 7 grudnia od rana zaczynamy, będziemy świętować cały dzień. Przybywajcie, bo ja się na pewno tam zamelduję, więc mówię do zobaczyska. Dobra, lecimy dalej. Zapraszam Was do firmy Redwin, która właśnie otworzyła nowy salon sprzedaży, taki showroom, w którym możecie sobie wszystko sprawdzić. Zapraszam na krótką relację. Słuchajcie, koło mnie Szymon, który rozkręcił Redwin Optics Polska właśnie w Polsce, co bardzo mnie cieszy. No i kolejny krok, czyli otwarcie nowego showroomu. Bardzo się cieszę. Też się cieszę, że udało się to rozwinąć z pierwszego naszego biura, takiego małego, no właśnie, na jest, dwukrotnie większy. Jest progres, to muszę przyznać. Wiesz co, wszedłem na chwilkę przez przypadek do magazynu, widziałem duże zatowarowanie. To bardzo dobra wiadomość dla kupujących. Jest, chociaż dwóch, trzech rzeczy brakuje, no okay, jak zawsze, ale cały czas dostawy przychodzą nowe, także trzeba decydować się w miarę szybko. Okej, okay, także zapraszamy Was bardzo serdecznie. Jaki adres, Piotrkowska? 235 przez 241. Można podjechać tutaj samochodem, tylko że z miejscem do parkowania jest różnie, zależy od pory dnia, także spokojnie, można zaparkować też przy Piotrkowskiej. No i zapraszamy Was serdecznie, kanapeczki będą zawsze tutaj dostępne, czy tylko dzisiaj? Zobaczymy, jak coś zostanie, to będą. Dobra, okej. Okay. Ale w poniedziałek podamy jeszcze godziny pracy, bo jeszcze musimy je tak konkretnie ustalić. Mhm. Także zapraszamy. Najważniejsze jest w tym showroomie to, że możecie przymierzyć się do różnego rodzaju broni, na przykład do AK, do AR-a, przypiąć różne kolimatory, różne lunety, tak, żeby sobie po prostu zobaczyć, jak to Wam leży, jak to działa. Także to jest bardzo fajne, bo ja zawsze w internecie kupując, no jest ten problem, że po prostu czekamy na paczkę, no i dopiero w domu przyczepiamy, sprawdzamy, mówimy, kurna, to nie to, nie, no nie, nie leży. My też pomożemy zamontować kolimator na broni, sprawdzimy, ewentualnie coś wymienimy i doradzimy. Przypomnę tylko, że na wszystkie Redwiny w Polsce macie pełną gwarancję i pełną rękojmię polską. Tak jest. 5 lat. 5 lat, dobra. Szymonie, dziękuję Ci bardzo serdecznie. Dzięki za zaproszenie. Również bardzo dziękuję. Fajnie było, a ja Was zapraszam oczywiście do siedziby Redwin na Piotrkowskiej w Łodzi. I zapraszam również. Incorsa stała się głównym dystrybutorem amunicji Agila w Polsce. Znana do tej pory z niezbyt wysokich cen ta amunicja, teraz zmieniła opakowania, także niech Was to nie zdziwi. To jest stara, dobra Agila, tylko że po prostu w nowej odsłonie. Zapraszam Was oczywiście na zakupy do Incorsy, a także do sklepów partnerskich w całej Polsce. Kaliber to główny dystrybutor firmy Magpul w Polsce. Oczywiście mają dostęp do wszystkich dostępnych akcesoriów katalogowych, które oczywiście znajdziecie w Dawidach Bankowych, a także w Warszawie. Zapraszam Was zatem na zakupy. Dodam tylko, że na przykład takiego Magpula można kupić w prezencie komuś, na przykład pod choinkę, ponieważ są to produkty niekoncesjonowane. A to, co widzicie, to jest, słuchajcie, karabin Son of Liberty, z którego miałem okazję ostatnio postrzelać. Umówmy się, nie będzie tanio,
ale będzie na pewno bardzo luksusowo. Już niedługo wrzucę Wam relacje ze strzelania z tego karabinu. Natomiast gdybyście byli zainteresowani marką premium nową, która pojawiła się w Polsce, czyli właśnie Sun of Liberty, amerykańska firma, zapraszam Was do sklepu Strefa Celów w Warszawie na Alei Waszyngtona. Tam te karabiny możecie sobie obejrzeć. A tutaj puchacz i nowa seria spustów typu drop-in, czyli takich, które po prostu wrzucamy gotowe, skręcone do naszego karabinu AR-15, ale o tym opowie Wam już za chwilkę Kamil z puchacza. Jeśli szukasz urządzenia spustowego do swojego AR-a, to tylko AR-Attack. A powiem dlaczego. Jest bardzo prosty w wymianie, co jest bardzo ważne. Wybijamy swoje stare piny na AR-ze. Mamy śruby, którymi tylko i wyłącznie kontrujemy samo urządzenie spustowe. Co jest bardzo istotne w tych urządzeniach? To, że mamy dwa rodzaje spustów, czyli spust prosty i klasyczny, jak praktycznie w każdym AR-ze w systemie MilSpec. Ale jego najważniejszą cechą jest to, że możecie w każdej chwili zmienić jego twardość. Czyli bierzemy śrubokręcik i mamy tutaj wewnątrz pokazane, jak to się robi. Czyli przekręcamy o pół obrotu śrubokręt i możemy z kilograma na 1,5 kg od razu zmienić twardość urządzenia spustowego bez jakichś dziwnych wymian sprężyn czy tego typu spraw. Bardzo precyzyjne urządzenie, jedyne, które pasuje praktycznie do wszystkich modeli AR-ów, tak? Nawet można do 308 to wrzucić. Nie jesteśmy niczym, że tak powiem, nieograniczeni. Wpadnijcie do nas do sklepu, do Piotrkowa, do puchacza, sprawdzicie, mamy wersję testową, jak to działa. Zapraszamy, Wulborska 1, Puchar Piotrków. I last but not least, czyli ostatnia firma, której chciałem poświęcić czas, z bardzo fajnym rabatem 10% na wszystkie produkty Plano, czyli skrzynie na broń, skrzynie na różne przydasie, różne pokrowce do broni i na przykład lodówki, których używam i które polecam, bo na lato są po prostu mega. Teraz już od soboty, czyli od jutra, uruchomiony został rabat Strzelnica 10. Po wpisaniu tego kodu przy zakupach internetowych macie po prostu 10% rabatu na wszystko, co obecnie jest dostępne w sklepie internetowym, którego link właśnie Wam się tutaj wyświetla. Dziękuję bardzo serdecznie, to były Strzelnica News. Pamiętajcie, że oglądając je wspieracie kanał Strzelnica TV, za co bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia w kolejny piątek. Hold by Mac. Jeszcze na koniec konkurs, który Wam obiecałem, czyli do wygrania bardzo bogaty zestaw uchwytów magnetycznych do szafy pancernej, która wykorzystuje miejsca do tej pory niezagospodarowane. Wystarczy mi odpowiedzieć w komentarzu na zagadkę, co oznacza słowo Hold my Mac. Proszę napisać i teraz tak, YouTubeowicze dają łapkę w górę i piszą w komentarzu, co znaczy Hold my Mac, natomiast Facebookowicze dodatkowo muszą tego posta gdzieś tam udostępnić, czyli łapka w górę, udostępnienie i odpowiedź na zagadkę. I teraz jeden zestaw poleci dla Facebookowiczów, drugi zestaw poleci dla YouTubeowiczów, czyli dwa takie zestawy są do wygrania. Dziękuję bardzo, życzę Wam powodzenia, widzimy się w kolejny piątek. Nara!